imieniu środowiska Grupy Campinos Armii Krajowej głos zabierze prezes zarządu środowiska, pan Marcin Biegas. Szanowni Państwo, w imieniu środowiska Grupy Campinos na wstępie chciałbym serdecznie podziękować panu wójtowi Maciejowi Śliwerskiemu, który mimo różnych przeciwności losu zawsze stoi na straży etosu i historii Grupy Campinos. Dziękujemy za tą wspaniałą uroczystość. Chciałbym również podziękować mieszkańcom tych terenów za to, że jesteście tutaj, przyprowadziliście swoje dzieci, kolejne pokolenie już następne, tych, którzy brali udział w tych chwalebnych wydarzeniach. Dziękuję księżom za nabożeństwo, dziękuję wszystkim za przybycie. Króciutko postaram się kilka słów o historii Grupy Campinos. 74 lata temu rozegrały się tu dramatyczne wydarzenia. Ta ziemia została uświęcona krwią żołnierzy Grupy Campinos, którzy stoczyli tu swoją ostatnią bitwę. Grupa Campinos była jednym z ugrupowań partyzanckich II wojny światowej. Historia Grupy Campinos to 4 trudne lata konspiracji, wiele ofiar, wiele trudów i wyrzeczeń. To także historia partyzantów z Kresów, którzy przybyli do Campinosu z Puszczy Nalibockiej na pomoc walczącej w Warszawie. To 2 miesiące nieustannej walki, a także czas puszczańskiej wolności, w której sercu powstał partyzancki obóz Warowny, znany jako Niepodległa Rzeczpospolita Campinoska, wywalczony z krawek wolnej Polski. Grupa Campinos 2 razy słała pomoc walczącej w Warszawie i osłaniała stolicę od zachodu. Grupa Campinos nigdy nie skapitulowała i tu, w tej ostatniej bitwie, wykorzystała cały swój potencjał bojowy. Bitwa, choć przegrana, stała się swojego rodzaju symbolem braterstwa broni. Oddziały kresowe dowodzone przez porucznika Adolfa Pilcha, Góra Dolina, które przybyły do Puszczy w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego, nie zostały przywitane entuzjastyczne przez naczelne dowództwo Armii Krajowej, jako że walczyli oni na Kresach przeciwko sowieckiej partyzance oraz zawarli z Niemcami czasowe zawieszenie broni, rozważano rozbrojenie i rozwiązanie oddziału. Jednak dowódca Grupy Campinos Józef Krzyczkowski Szymon przyjął ich pod swoją komendę. Od tego momentu kresowiacy stali się trzonem bojowym campinoskiego zgrupowania i walczyli ramię w ramię wraz z miejscowymi partyzantami. Nikt nie czynił podziałów na tych czy tamtych. Na tym cmentarzu spoczywają obok siebie zarówno partyzanci campinoscy, jak i kresowi, których walka ze wspólnym wrogiem uczyniła braćmi. Niech to nawet dziś w tych czasach będzie dla nas przykład tego braterstwa. Pamiętajmy o tym, że siła jest w jedności. Podczas bitwy pod Jaktorowem doszło do jeszcze jednego godnego odnotowania faktu. Stacjonowali tu żołnierze węgierscy, którzy choć pod rozkazami Niemców uratowali życie wielu partyzantom. Węgrzy upozorowali wzięcie do niewoli około 100-osobowej grupy żołnierzy Grupy Campinos. Kiedy SS-mani przyjechali zabrać jeńców, Węgrzy, nie bacząc na konsekwencje, kategorycznie odmówili ich wydania. Doszło do sytuacji, w której węgierscy żołnierze stanęli z bronią gotową do strzału skierowaną przeciw Niemcom, zasłaniając sobą partyzantów. Pod osłoną nocy Węgrzy odprowadzili partyzantów w bezpieczne miejsce i tam wypuścili. SS-mani rozstrzeliwali wziętych do niewoli, więc nie trudno się domyśleć, jaki los spotkałby tą grupę, gdyby nie zdecydowana postawa naszych bratanków. Proszę Państwa, zazwyczaj dodaję coś od siebie, co serce podpowiada, ale dziś jakoś wyjątkowo pierwszy raz nie bardzo wiem, co powiedzieć. W ciągu ostatnich miesięcy na wieczną wartę odeszło bardzo wielu żołnierzy Grupy Campinos. Bardzo nam ich brakuje. Kiedy stali jeszcze na straży etosu, było trochę inaczej. Rok temu pierwszy raz nie było tu wojskowej asysty honorowej. Wtedy zapytałem sobie w duchu, zadałem pytanie, co uczynili ci, którzy spoczywają w tych mogiłach? Czy może byli za mało wyklęci? Niespełna 2 miesiące temu byłem na pogrzebie generała Ściborylskiego. Uroczystość była piękna, ale na Boga nie tak się żegna bohatera. Czy to jest normalne, że ludzie, którzy walczyli z bronią w ręku, w ostatnich dniach swojego życia muszą tłumaczyć się z absurdalnych oskarżeń? Nie umiem dobrze mówić, więc skończę słowami wiersza Adama Asnyka.
Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele. W przyszłości podnoście gmach, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży. I wy winniście im cześć. Cześć i chwała bohaterom!